Dzień dobry, nazywam się Paulina Wojciechowska i pozdrawiam Was z Sycylii. W tym filmie opowiem o życiu codziennym w małym sycylijskim miasteczku. Mieszkam tu już 14 lat. W miasteczku o niespełna 10-tysięcznej populacji, nazywa się ono Santa Teresa di Riva, czyli Święta Tereska na brzegu, mniej więcej, między Messyną a Katanią nad samym morzem. Jak tu się żyje? Otrzymuję mnóstwo pytań na ten temat. Czy to jest tak, że wstajemy rano, przez okno zbieramy sobie pomarańcze z drzewa, świeżo wyciskany sok i kawa na tarasie co rano? Czy może jednak wstajemy rano, dzwonimy do Ojca Chrzestnego, a wychodząc z domu przemykamy hełkiem, bo się strzelają na ulicach? Jak to jest? Jak tu się żyje? O tym opowiem w tym filmie. Zapraszam Was. Jak tu się żyje? Będę oczywiście opowiadała z mojej perspektywy. Ja jestem mamą sześciolatka, prawie sześciolatka, który jeszcze chodzi do przedszkola. W Polsce byłaby to zerówka. Do szkoły od września. Jestem agentem nieruchomości, czyli mam nienormowany czas pracy. Ale jeszcze kilka lat temu pracowałam normalnie w biurze, w agencji nieruchomości, czyli w normalnych godzinach biurowych. Co jeszcze mnie wyróżnia? Mieszkam nad samym morzem, ale w miejscowości niezbyt turystycznej, która właściwie zapełnia się tylko latem. Jak wygląda życie tutaj? Zacznijmy od rana. Rano Sycylijczycy nie wstają właściwie bardzo wcześnie, oprócz tych, którzy pracują w polu, ponieważ jednak dużo osób tutaj ma swoje własne jakieś działki, jakieś gaje cytrusowe, jakieś gaje oliwne czy warzywniaki dość duże i po prostu wstaje wcześnie rano, żeby iść pracować na roli. Za to Sycylijczycy, którzy pracują w sklepach, w biurach czy w urzędach, zaczynają pracę dość późno, jak na nasze polskie warunki, bo około 9-9.30. Co za tym idzie, szkoła i przedszkole otwierają też dość późno. Ponieważ ja na przykład synka do przedszkola mogę odprowadzić dopiero na 8:30. To jest dość późno, jak na to, co znamy z Polski, prawda? Także my wstajemy rano, przygotowujemy się i dopiero na 8:30 mogę odstawić dziecko do przedszkola. Co jeśli chodzi o śniadanie? Słuchajcie, ja jem śniadanie nietypowe, jak na Sycylijkę, którą nie jestem, tylko Polką. Właśnie jem śniadanie bardziej po polsku, czyli często jajka, a właściwie i owoce, i różne inne rzeczy. I moje dziecko w sumie tak jak, trochę jak ja, a troszeczkę jak tata. Tata jest Sycylijczykiem. Co jedzą na śniadanie Sycylijczycy? Bardzo wielu Sycylijczyków codzienne śniadanie je w kawiarni, czyli w tak zwanym barze, bo po włosku to jest bar. I tutaj zapraszam Was na Facebooka, bo wrzucam filmik też na Facebooka takiego typowego sycylijskiego śniadania w ciepłym okresie jedzonego. To jest granita. Słuchajcie, granita i bułka. Granita to jest coś w rodzaju lodów. Nie do końca. Może kiedyś wytłumaczymy trochę lepiej. Wygooglajcie sobie, co to jest granita. Granita w każdym razie jest słodka i zimna. I macza się w niej słodką bułkę. Czyli śniadanie na słodko i to w kawiarni. I tak je duża część populacji. Naprawdę wiele osób co rano, szczególnie mężczyzn, da się to zauważyć, je śniadanie w kawiarni. Co za tym idzie, kawiarnie są jednymi z nielicznych zakładów pracy, gdzie pracownicy muszą się pojawić wcześnie rano, już o 6 czy o 7 rano. Ponieważ kawiarnia otwiera wcześnie i przed pracą, na przykład mój osobisty pan mąż po prostu wychodzi z domu bez śniadania i śniadanie je w kawiarni. No dobra, każdy ma jak lubi. Kto bardziej zwraca uwagę na to, co je i może jakąś zdrowszą dietę albo coś, no to może je w domu. Ale to nie mój pan mąż. W sezonie zimowym, kiedy jest trochę zimno na granitę, to wtedy jest zmiana na kawę czy też cappuccino z rogalikiem, czyli cornetto, trochę jak na północy Włoch. Ale w sumie niewielu Sycylijczyków, takich zapracowanych, jada śniadanie w domu. Ci, co jedzą śniadanie w domu, co jedzą na śniadanie? Słuchajcie, ciasteczka. Ciasteczka maczane w kawie lub w mleku. To jest po prostu powszechne śniadanie. No chyba ewentualnie sucharki. Sucharki z dżemem albo z czymś podobnym. Buf! Ja zostaję przy moich jajkach. Dobra, co dalej? Odprowadzamy dziecko do szkoły czy do przedszkola. Tak jak już niektórzy z Was wiedzą, bo też o tym kiedyś mówiłam,
Sycylijczycy właściwie wszędzie jeżdżą samochodem. Także ja na przykład, moje dziecko chodzi do szkoły zwykłej, publicznej, przedszkola, który jest od naszego domu jakieś 500 metrów. I każda normalna sycylijska matka podwiozłaby dziecko do szkoły samochodem, nawet przy pięknej pogodzie. Ja jak na matkę Polkę przystało, maszeruję piechotą dla spaceru zdrowia i w ogóle po co samochód. Aczkolwiek moje koleżanki Włoszki odwożą dzieci samochodem. Kiedy już dziecko jest w przedszkolu, a mama udaje się do pracy, uwaga, patriarchat we Włoszech się kłania. Patriarchat sycylijski jest jeszcze bardziej zaznaczony i zakorzeniony tutaj niż patriarchat polski. Naprawdę duża część, naprawdę spora część kobiet, mam, nadal nie pracuje i w ogóle tej pracy nie szuka. Ponieważ przyjęło się, że kobieta to jednak dom, dzieci, kuchnia, zakupy i ogarnianie tego wszystkiego, a to pan mąż będzie przynosił pieniądze do domu i zajmował się tą stroną życia. Wiele, naprawdę wiele rodzin tak żyje i nie czuje potrzeby zmiany. No my akurat nie, ja jestem mamą pracującą, nie jedyną, z którą znam, także będę mówiła z tej perspektywy. Tak jak mówiłam, ja czas pracy mam nienormowany. Teraz pracuję głównie z domu i wiele osób pracuje tak jak ja, także kiedy odprowadzę dziecko do przedszkola, jeśli nie jestem z nikim umówiona na oglądanie jakiejś nieruchomości czy coś w tym rodzaju, to po prostu wracam do domu i siadam przy komputerze i telefonie z domu. Ostatnio, bo kiedyś po prostu z biura. Ale jeżeli ktoś pracuje w sklepie czy w jakimś urzędzie, to dzień pracy jest podzielony na dwa. Jest podzielony z przerwą obiadową w środku. I o tym pewnie wielu z Was wie, że we Włoszech jest tak zwana siesta. Czyli idzie się do pracy na 9 czy w 9:30 i pracuje się do 1, 1:30. Potem wraca się do domu na obiad. Często, gęsto wraca się do domu. Niektórzy jedzą gdzieś tam na mieście, ale to już w takim małym miasteczku raczej nie, bo po prostu z jednej strony nie ma gdzie, z drugiej strony się po prostu nie opłaca, bo do domu możesz wrócić w 5 minut. Także wraca się do domu, a na 4 znowu do pracy. I teraz, jeżeli się wraca do domu na obiad, Sycylijczycy na obiad zwykle jedzą jakiś makaron, a drugie danie na kolację, to tak najczęściej, w dni powszednie, wraca się do domu na ten obiad, szykuje się obiad, zjada się go. Do obiadu Sycylijczycy często piją wino, nawet jeśli na 4 idzie się potem do pracy. Z tego powodu, nie tylko z tego, ale także z tego powodu, większość Sycylijczyków po obiedzie rzeczywiście tą siestę robi, czyli jakieś pół godziny, godzinkę kładą się spać. Drzemka. W międzyczasie dzieci przedszkolne są w przedszkolu do 4, do 4:30, zależy od przedszkola. Ale dzieci szkolne, nie, proszę Państwa, wracają do domu o 1, 1:30. Może dwa razy w tygodniu mają cały dzień w szkole do 4, a tak po prostu do 1, 1:30. Co ci rodzice mają zrobić? O, motocykle jadą. Co ci rodzice mają zrobić, kiedy na 4 trzeba znowu do pracy, to już ich sprawa. Większość rodziców ma na miejscu dziadków, ciocie, babcie, dziadka, albo jeżeli ma wystarczająco dobrą pracę, żeby sobie na to pozwolić, to opłaci opiekunce. Ale zwykle państwowe szkoły, to zwykle wychodzi się o 1. Czy o 1:30. Po obiedzie do pracy na 4, na 4:30. Druga część dnia pracy. Z tej pracy wychodzi się zwykle około 20. I co po pracy? Słuchajcie, to bardzo zależy od pory roku. Ponieważ zimą, kiedy jest chłodno, kiedy pada deszcz, po pracy wraca się do domu, no i dobra, kolacja. Kolację jada się późno. Skoro wracamy z pracy, która się kończy o 8, jesteśmy w domu może o 8:30, kolacja je się koło 9, normalnie, odpoczynek w domu, kto ogląda telewizję, to ogląda telewizję, większość Włochów ogląda telewizję, kto sobie poczyta albo porobi coś innego, to porobi coś innego i do spania. Wszystko zmienia się latem. Nawet jeśli nie jesteś na urlopie, nawet jeśli praca nadal jest do 8 czy 9, wracasz do domu i latem, jak mówią Włosi, d'estate si deve uscire. Latem trzeba wychodzić. W ciągu dnia jest gorąco, ochładza się wieczorem i teraz wieczorem trzeba koniecznie pójść chociaż na spacer. No chociaż na spacer, ale tak naprawdę wygląda to tak, że wracasz z pracy, idziesz pod prysznic i teraz zależnie od tego, jaki masz plan, albo jesz kolację w domu, a potem na jakieś balety czy spacery późno, albo szykujesz się i wychodzisz na kolację do restauracji.
Bo wiecie, kolacja w restauracji czy w pizzerii, pizzeria po włosku, pizzeria po polsku, krótkie i. Kolacja w restauracji czy w pizzerii to nie jest coś bardzo odświętnego, to znaczy dotychczas nie było. Słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówię o czasach sprzed pandemii. W tej chwili wygląda to troszeczkę inaczej. Mamy wszyscy cały czas nadzieję, że się wróci do jakiejś tam mniej więcej normalności, ale co to będzie za rok, dwa czy trzy, to czas pokaże, jak ta normalność się nam zmieni. Ale powiedzmy, ta wieloletnia tradycja i to, co się działo tutaj przez ostatnie kilkanaście lat, to jest to, do czego jesteśmy tu przyzwyczajeni. Także wychodząc na kolację, na przykład na pizzę latem, to jest coś takiego całkiem w sumie normalnego. To nie jest jakieś wielkie święto, wyjście na kolację. Na pizzę się wychodzi, bo mi się nie chce w domu gotować, bo akurat nie zrobiłam zakupów, a nie dlatego, że to ma być jakieś święto. Zwykle. Przy jakichś okazjach także. Wyjście do restauracji na coś innego niż pizza, czyli także droższa kolacja, no to wtedy jest coś bardziej odświętnego. Co dalej? A jeśli nie idziesz na kolację, no to idziesz choćby na spacer. Na przykład, no nie wiem, starsi ludzie, którzy na dyskotekę już nie pójdą, czy ktoś, kto po prostu nie lubi, czy nie ma ochoty, no to pójdzie chociaż na spacer. I teraz wracasz z pracy o 20, zanim się przebierzesz, wykąpiesz, wyszykujesz, zjesz jakąś tam kolację, zrobi się 9, w pół do 10, wychodzisz na spacer. Jak masz małe dziecko, to i tak je na ten spacer zabierasz, słuchajcie. I teraz ewenement jest taki, że latem mówię w czerwcu, w lipcu, no już w sierpniu to w ogóle, na placach zabaw, słuchajcie, o 9, 10, 11 wieczorem jest pełno dzieci, jest ciemno, rodzice sobie gadają, stoją z boku, gadają, a dzieciaki się bawią. O 10 wieczorem i to jest całkowicie normalne. Ale większość z tych dzieci jednak śpi po południu, w najgorętszym momencie dnia śpią. Mój synek nie. Jakieś polskie geny czy coś. Genów nie wyplujesz. Mój synek je. Może to mój wpływ? Bo jednak dla mnie to jest nadal niepojęte. Po tylu latach na Sycylii, ja już o tej godzinie to po prostu na plac zabaw nie mam ochoty. Ale Włosi chodzą. Starsi ludzie, albo ktoś spokojniejszy, albo ktoś bez małych dzieci, może sobie po prostu spacerują, a ci bardziej rozrywkowi udają się na jakieś balety. Czyli żeby tak po prostu coś wypić w jakiejś knajpie, no to się zwykle idzie koło 10 wieczorem. 10, 11 wieczorem. Ale słuchajcie, na dyskotekę to już nie. Na dyskotekę jeszcze później. Na dyskotekę to się wychodzi około 11, koło północy. Dla mnie to zawsze było niepojęte. O godzinie, kiedy ja bym miała ochotę już wracać i spać, Sycylijczycy wychodzą. Wychodzą się pobawić. Także późno. I to jest, powiedzmy, taki rytm dnia, który osobie pracującej troszeczkę się zmienia, no bo może rzeczywiście nie będzie wychodzić gdzieś co wieczór, chociaż latem choćby spacerek, ale musi być. Może zimą się troszeczkę zmienia, no bo właśnie zimno i tak dalej. To dlatego Sycylijczykom tak bardzo ciążył ten cały lockdown, no bo słuchajcie, nie móc wychodzić, nie móc iść do knajpy. Przecież Sycylijczycy żyją dlatego. Żyją dla wychodzenia do towarzystwa, dla spacerów. Na przykład młodzież, która nie może sobie pozwolić, żeby gdzieś tam siedzieć w knajpie co wieczór, no bo jednak nie zarabia, nie pracuje, mama nie da, no nie będziemy tyle wydawać. Co robią? Wychodzą, siedzą sobie na murku. Posiedzenie na murku to już jest takie wręcz przysłowiowe. Murek na promenadzie, siedzą sobie i rozmawiają. Ale to co wieczór, słuchajcie, po kolacji idzie się posiedzieć na murku, czy tam na ławce. Także wyjście wieczorne musi być, szczególnie właśnie w ciepłych okresach roku, latem. Co jeszcze? Dobra, ja mówiłam o dniach takich raczej powszednich, a co na przykład w niedzielę? W niedzielę Sycylijczyk zwykle idzie na obiad do mamusi. Do mamusi lub do teściowej, lub do babci, jeśli ma, lub do starszej cioci. Także ja mówię z perspektywy mojego pokolenia, jakby tutaj ciocia mówiła, w niedzielę, czy babcia, w niedzielę mam gości. W niedzielę ogólnie je się obiad rodzinny. My na przykład co niedzielę jemy obiad u teściów i to się nie musimy już umawiać, my musimy się umawiać, jeśli akurat nas nie ma. Ale tak w ogóle to po prostu jesteśmy co niedzielę zaproszeni u teściów. Fajnie, nie? Niedziela, nie trzeba gotować. Kto chodzi do kościoła, to idzie od rana w niedzielę do kościoła. Kto ma działkę, często
cały ranek niedzielny na przykład spędza na tej działce. To często też my. Kto może mieszka nad morzem i ma ochotę, idzie na plażę w niedzielę rano. Nie mówiłam jeszcze o innej opcji. Słuchajcie, życie towarzyskie na Sycylii kręci się wokół picia i jedzenia. To, czego brakuje w małym miasteczku na Sycylii, to życie towarzyskie tak zwane kulturalne. Czyli, no słuchajcie, teatr my tu jakiś mamy, ale niewielki, niezbyt uczęszczany w sumie. Także jeżeli chcecie do kina, do teatru, na wystawę, na jakichś takich wyższych lotów rozrywki, no to niestety trzeba dojechać do większego miasta. My tu mamy Katanię i Messynę. Kiedy było można i było otwarte, to właśnie na tego typu rozrywki trzeba było dojechać do większego miasta. To, o czym jeszcze nie mówiłam, no to jeszcze aperitivo. Słuchajcie, aperitivo, czyli wyjście na coś do picia i niewielką przekąskę popołudniową, która czasami jest na tyle duża, że po prostu zastępuje kolację. I to jest około 18-19 w jakiejś tam knajpce. Wiele knajpek oferuje happy hour. To już wiadomo, znane na całym świecie. Idziesz, pijesz coś dobrego, jedzenie, wesoło. No ja jako mama małego dziecka, która nie lubi ze sobą dziecka ciągać po knajpach, już nie za bardzo uczęszczam na tego typu imprezy, chociaż fajne były i smaczne. Aczkolwiek muszę przyznać, że Włosi sobie tego typu problemów nie robią. Także gdzie byście nie poszli, czy na happy hour o 18, czy do restauracji o 21.30, dzieci są wszędzie. Jeżeli macie ochotę na przykład wyjście romantyczne tylko we dwoje lub wyjście, no nie wiem, biznesowe czy jakieś poważne, żeby sobie w spokoju porozmawiać o poważnych sprawach albo w spokoju się potrzymać za ręce i popatrzeć w oczy w romantycznej atmosferze, słuchajcie, trzeba specjalnie szukać, bo jak pójdziecie do pierwszej lepszej restauracji, ryzykujecie, że będzie tam po prostu harmider i latające wszędzie dzieciaki. Ja osobiście tego bardzo nie lubię. Dlatego niewiele chodzimy po knajpach, no teraz nie można, ale kiedy było można. Ale fakt jest taki, że Włosi absolutnie nie mają tego problemu, żeby zabierać ze sobą dzieci. I co te dzieci robią, kiedy rodzice jedzą, czekają na jedzenie, rozmawiają? W sumie mamy dwie kategorie. Dzieci, które są spacyfikowane przez hipnozę ekranową, czyli siedzą z tabletem względnie telefonem w ręce i coś tam sobie pikają. I dzieci, które nie są zahipnotyzowane, ale biegają. I wtedy biegają po całej restauracji, włażą pod stoły, jak to dzieci. Przeszkadzają ogólnie wszystkim. I właściwie wybór jest między mniejszym a gorszym, mniejszym złem, większym złem. Nie wiadomo, co jest mniejsze, a co większe. Także my na przykład chodzimy sobie czasami na pizzę z synusiem, jakieś tam wcześniej jak na Sycylijczyków, czyli gdzieś tam na 20-20.30 zjadamy pizzę, wracamy do domu. A jeśli mamy ochotę na późniejsze wyjście, ja i mąż, no to już staramy się jakoś synka zostawić w domu z babcią czy z kimś innym. Ale to my, Sycylijczycy, nie zawsze tak robią, a właściwie większość Sycylijczyków tak nie robi. Dobra, a co z Ojcem Chrzestnym? Słuchajcie, co z tym naszym życiem codziennym i mafią? Wszyscy mnie o to pytają. Słuchajcie, zacznijmy od tego, dlaczego Ojciec Chrzestny? Czy wy wiecie, jak ważny jest w życiu Sycylijczyka Ojciec Chrzestny czy Matka Chrzestna? Względnie jeszcze tak samo ważny jest świadek od ślubu. Tego rodzaju osoba nazywa się po włosku compare. Compare to po polsku kum. Zdaje się, że kum. Słuchajcie, Ojciec Chrzestny, padrino, to wiemy, kum, czyli świadek od ślubu lub Ojciec Chrzestny twojego dziecka, to jest osoba, słuchajcie, najważniejsza po twoim własnym ojcu i matce. Dlaczego? Jest on w więzach rodzinnych traktowany z większym szacunkiem i nadaje mu się większą ważność, powiedzmy, niż własnemu bratu czy siostrze. Dlaczego? Dlatego, że to jest osoba, którą wybieracie na, w przypadku świadka do ślubu, na kogoś w rodzaju waszego brata, w przypadku ojca chrzestnego, na kogoś w rodzaju waszego ojca, ale wybranego. W związku z tym rodziny się nie wybiera, a ojca chrzestnego się wybiera. Wybiera się go, to jest akt po prostu największego szacunku. Taką osobę zaprasza się na wszelkie uroczystości rodzinne,
Chodzi się do niej z wizytą kurtuazyjną przy wszelkich świątecznych okazjach, wręcza się w niektórych okazjach prezenty i po prostu jest to akt największego szacunku. Dlatego ojciec chrzestny, którego my znamy, był ojcem chrzestnym dla tak wielu osób i wtedy musieli go traktować właśnie tak jak bardzo, bardzo ważnego członka rodziny, jeśli nie najważniejszego. Dygresja taka. Czy my tutaj na co dzień widzimy jakieś działanie ojców chrzestnych tak zwanych? No właśnie w życiu codziennym nie, słuchajcie. W życiu codziennym takie szaraczki zwykłe, taki zwykły obywatel, co to wstaje rano, wprowadza dziecko do szkoły, idzie do swojej pracy, wraca ze swojej pracy i zajmuje się sam sobą, to nie. Absolutnie nie ma nic takiego, żeby no, nie strzelają się na ulicach. To nie amerykańskie filmy, słuchajcie. Nie, nie. A przynajmniej nie bardziej, nie więcej niż w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Pewnie w dużych miastach może jakaś tam większa przestępczość, ale to jak w każdym dużym mieście na całym świecie. To, co na Sycylii na pewno da się zauważyć, to taki wszechobecny nepotyzm i to jest takie mafijne działanie, w sensie, że no wiecie, na ważniejsze stanowiska, to jeżeli nie masz znajomości albo wujka na podobnym stanowisku, czy innego kuzyna, czy tam szwagra, brata, sąsiadki, no to się ciężko dostać. Ja zderzyłam się z taką ścianą kilkanaście lat temu, kiedy przyjechałam tutaj, bo tak jak wam opowiadałam chyba w którymś z filmów, a przynajmniej możecie przeczytać w mojej biografii na Facebooku, ja w Polsce kończyłam biotechnologię, słuchajcie, biotechnologię. Przyjechałam tutaj z kurrikulum w ręce i stwierdziłam, że no przecież uniwersytety są, no to pójdę do uniwersytetu pracować, prawda? Pojechałam i odbiłam się od ściany. Ponieważ jeżeli nie masz znajomości, jeżeli nie jesteś z czyjąś córką, czy czyjąś kuzynką, czy czyjąś nie wiadomo jaką powinowatą, to po prostu nie ma opcji, żeby dostać płatną posadę. No, może jest opcja, ale to wymaga wielu, wielu, wielu lat najpierw niepłatnej pracy i tak dalej. Powiecie mi, dobra, we wszystkich uniwersytetach na świecie tak jest. Najpierw musisz udowodnić, że coś jesteś wart. Może nie we wszystkich, ale w wielu. Ja już miałam ten okres za sobą w Polsce i właściwie z jednej strony mi się nie chciało, z drugiej strony potrzebowałam pracy, zabrałam się za nieruchomości i tak już zostało. I to było 13 lat temu. Ale fakt jest taki, że na niektóre posady, jeżeli nie masz znajomości, jest bardzo, bardzo, bardzo trudno się dostać. To po pierwsze. Po drugie, sprawy urzędowe. Kiedy pójdziesz do jakiegoś urzędu coś załatwić, też możesz odbić się od ściany, bo przepisy nie przewidują. Ale jak tylko się okaże, że masz znajomości, to słuchajcie, przepisy można nagiąć w każdą możliwą stronę. I to jest niestety smutny fakt. Czyli takie, to są takie, powiedzmy, w cudzysłowie mafijne zagrania. Tak naprawdę to ta mafia jest, ale ona jest tam, gdzie są duże pieniądze. Czyli na przykład w przetargach państwowych, zaraz na jakiś czas jest jakaś draka, w wielkich firmach, przy jakichś targach, przy wysypiskach śmieci, słuchajcie, i całym zarządzaniem radioaktywnymi odpadami, tego typu toksycznymi sprawami, tam też wiem, że jest, wiem z wiadomości, z tego co nam mówią w wiadomościach, prawdopodobnie jest gdzie indziej też. W dużych miastach, w bardzo turystycznych miastach, jeżeli otwierasz na przykład jakąś działalność gospodarczą, która potencjalnie będzie dużo zarabiać, no nie wiem, butik przy wielkiej ulicy turystycznej, czy tam jakąś knajpkę, tam niestety jest powszechne ściąganie haraczu. To też jest taka kwestia, o której nawet media włoskie bardzo często mówią, ściąganie haraczu, ale na ile to jest duże grupy zorganizowane to są, a na ile takie lokalne to już inna sprawa. Ale to też jest taka kwestia, która w sumie jest na całym świecie. To nie jest już taka jakaś sycylijska specjalność, prawda? W życiu codziennym tego się absolutnie nie odczuwa. Co jeszcze chcielibyście, żebym powiedziała o codziennym życiu na Sycylii? Może macie coś do dodania, może mieszkacie na Sycylii, prowadzicie inny tryb życia niż ja, i są jeszcze jakieś ważne punkty dnia, o których nie powiedziałam. Ja słuchajcie, skupiłam się na posiłkach, tak na to wychodzi. Ale tak naprawdę w takim małym miasteczku na Sycylii niewiele więcej się dzieje, jeśli chodzi o jakieś wyjścia, czy inne takie... No rytm dnia jest wyznaczany przez posiłki. Tak jest. Przynajmniej ja to tak odbieram, ale może macie coś do dodania, a może macie jakieś dodatkowe pytania, zadajcie je proszę w komentarzach. A jeśli chodzi o tą kawę na tarasie, o której mówiłam na samym początku. Tak jest, przez większą część roku, jeśli nie pada, można sobie co rano wypić kawę na tarasie. Aczkolwiek muszę przyznać, że jest to takie trochę turystyczne, takie trochę nasze polskie. Ja to robię bardzo często, ale Sycylijczycy raczej nie.
Oni są już tak przyzwyczajeni do tych okoliczności przyrody, słuchajcie, dla nich to żadna atrakcja. Tak po prostu jest. Potem jadą gdzie indziej i sobie uświadamiają, że tak pięknie jak tutaj, to naprawdę rzadko gdzie jest. Ale podróże kształcą, a jeśli żyjesz przez całe życie w takim miejscu jak Sycylia, wielu Sycylijczyków nie docenia tego, co ma. Zaraz wam pokażę, co my mamy tutaj. Zobaczcie. Jeśli ten film wam się podobał, dajcie proszę lajka. Jeżeli macie jakieś pytania, skomentujcie proszę i zadajcie je w komentarzach. Będę nagrywać następne filmy, także zapraszam was do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Znajdziecie mnie również na Facebooku. Paulina pomaga kupić dom na Sycylii. Ten film był taki bardziej lekki, a znajdziecie także mnóstwo innych, bardziej merytorycznych, dotyczących zakupu i wynajmu domu na Sycylii. Pozdrawiam was i cześć!